Tak późno? A wiesz co, miałem jeszcze parę spraw na mieście, załatwię. Magda. Ale dobrze, że już jesteś, a trafiłeś na moment, w którym akurat mam bardzo dobry humor. Wiesz, przepraszam, coś mi tu... A nie, słuchaj, zrobisz mi proszę kawkę. Jeszcze mam teraz spraw do załatwienia. A pewnie, Magda, zrobisz Karolowi kawkę? Ale Karolek chciał, żebyś temu zrobiła kawkę. Jasne. Magda, gdzie jest kawa? Tak przygotowałaś bardzo pracę, naprawdę? No stara, powiem ci, że gorąco między wami, jak na jasełkach w domu starców. Nie no, wiesz, może po prostu wasze seksualne temperamenty się nie pokrywają, no bo facet nawet nie chce, żebyś go pocałowała. Magda, naprawdę nie chcę teraz z tobą o tym rozmawiać. Idź ogarnij sobie bar i nie chcę słuchać twoich komentarzy, jasne? No dobra, sorry, ale... No powiedz, co jest między wami, no wygadaj się, ulży ci. Nie wiem. Lubię go. On chyba mnie też lubi. No to co jest? Nie wiem, no widziałaś, jak mnie odpycha od siebie, to wcale nie jest miłe. No wiesz, no może nie chcę, żebyś go znowu uderzyła ścierką. Nie, no dobra, no żartuję, ale... No po prostu między wami nie ma namiętności, tylko pytanie dlaczego. Nie wiem, nie mam byle tego pojęcia. Dobrze się tym razem rozmawia, fajnie się nam spędza czas. Kina, spacery, ostatnio przegadaliśmy razem północy. No ale oddziały szturmowe nie ruszają do boju. Stara, jak my się całujemy, to gość cały sztywnieje. I wcale nie w tym znaczeniu. No dobra, no mogę być z tobą szczera? No dawaj. No może tego po prostu nie kręcisz, no nie wiem. Dzięki, naprawdę. To po co tutaj przychodzi, nie. Co? Po co to mnie cały czas pisze? No nie wiem, ale mam pomysł, jak to sprawdzić. Możemy sprawdzić jego zazdrość, nie? Czyli, że jakiś rywal się pojawia do twojego skamieniałego serduszka. A? Jaki rywal? No, załóżmy, że się bardzo, ale to bardzo mocno przejęłaś tym, że twój były nagle postanowił wyjechać z Krakowa. A? No chyba nie myślisz o... No oczywiście, że tak. No pierwsza zasada dobrego kłamania to zbierać tyle faktów, ile się da. A że ty się bardzo, ale to bardzo niebywale doskonale przejęłaś tym, że Jireczek chce wyjechać z Krakowa, to... No dobra, to się może udać.